Dzień dobry. Jagódka pyta, a ja daję się zaskoczyć pytaniem. Czy to nie uwłacza mojej godności, jak ciebie pytam, Andrzej, o sprawy związane z seksem? I zaskoczyła. Ostatnie Jagódka słowo uwłacza słyszałem w 1974 roku. Skąd ty znasz takiego uwłacza? Gdybyś była zainteresowana, czy ewentualnie to nie popsuje twojej opinii, no to byłoby to jeszcze takie bardziej po polsku, ale uwłacza, to mnie się wydaje, że to jest moralność twojej cioci tutaj wkracza w twoją osobowość. Chciałem ci powiedzieć, Jagódka, że masz rację. Jeżeli chodzi o twoją ciocię, to ona uważa, że na temat seksu nie należy w ogóle nawet rozmawiać. Mhm. I bardzo możliwe, że po drugiej stronie obiektywu są kobiety, które też nie wiedzą, czy w ogóle na ten temat można rozmawiać. Że są, że się boją rozmawiać. I skoro ty się odważasz mówić na temat seksu, to możliwe, że i one odważą się. Chciałby wziąć lusterko i zobaczyć, jak są zbudowane. Ponad połowa kobiet nawet nie wie, jak jest zbudowana. I dlatego proponuję, żebyś na temat seksu porozmawiała ze swoimi koleżankami. Może się okazać, że one będą bardziej skrępowane od ciebie. I one będą ci zazdrościć, że ty masz tę swobodę mówienia na każdy temat bez wyjątku.